Cześć wszystkim, zapraszam Was na ten filmik. To już generalnie są ostatki pracy w lesie i chcę Wam dzisiaj zaprezentować, co będę działał. Dzisiaj będę buka wysmykiwał, tam ze 40 metrów, 50 metrów tam jest buk i stąd muszę ciągnąć linę, bo nie ma drogi i trzeba to tu będzie wciągnąć. No i to wierzę, że będę mógł Wam najlepiej zaprezentować, jak tylko poradzę. No to zaczynamy. Na pewno będą potrzebne dwa albo trzy łańcuchy. No. Widać, się dopisuje, jest sucho, to można działać. Dobra, dłuższą nie. Ja przyszedłem tu, ale są tu trzy buczki. No, ten nie najgrubszy. Świeciły się jeszcze do góry. Jeden, mam dwa łańcuchy, ale i tak będę chyba musiał tu jeszcze raz przyjść, bo za moc tego. A bóg jest ciężki, to napisy. Ale żeby to poszło. Dobra, jest zapięte. Na razie jednego, bo jest dość gruby w całości. To jednego będę na razie ciągnął. Mam przez potów. Teraz muszę go odpiąć i iść jeszcze po te dwa, ale biorę motorówkę, bo możliwe, że przez pień tam nie przeskoczy i trzeba zaciąć pień. Będę mu pokazywał jak to. Do trenar, jedynie przyciągnięte, poszło bez problemu. A teraz idę po te dwa jeszcze. Biorę jeden łańcuch jeszcze, bo tam są dwa. Teraz zetnę ten pień, żeby ten buk tu je. To żeby przeskoczył i sobie stąd poszedł. Będę widzieć. W miarę. Strasznie ciężko i na się rozwija. No to idę. Teraz.
ciągnięte to już są dwa tu i teraz dopnę tego trzeciego i będziemy jechać tam, ale to za długi, będę ich na pewno musiał przeciąć. Ale w miarę to wszystko poszło. Kolina ciężko idzie. Tu się baje gdzieś tam na tarczach skrzywione i temu nie idzie tam jak powinien. A to na dół, jakbyś do góry miał tak ciągnąć, to by tego nie ciągnął. Nowy łańcuch tutaj dany. Będę musiał go odpiąć i potem będę go musiał zapiąć w innym miejscu. Nie chcę iść, no ciężki je i nie idzie. A chcę to wcale z gałęziami ze smyczy, bo to gałęzie czym więcej to lepiej ich wziąć z lasa, bo potem z takich grapy kiery by to zbierał te gałęzie. Okej. Okay. Wezmę, bo jest za ciężki i go przetnę na pół. Tu jedną linę zapnę do tego, a tam drugą pociągnę tam dalej.
podciągnął to. To idziemy wciągać. Teraz będę tego tu przezinął na pół, bo jest za długi. Ja się go muszę przecinać, bo łańcuch nie idzie tam wód. No, dwa razy zrobimy, żeby się nie wypił. No, teraz to powinno iść. Bo na pół w całości by to tak nie poszło. No to osiągamy. I potem już zmierzymy na to.
muszę to poprzepinać, żeby było tak na równo do liny. Te trzy wyjdą do tej liny, a te dwa pójdą do tej liny. Bo te dwa jeszcze muszę pidować. Najczęściej zapinę od środka, ale teraz z drugiej strony daleko nie mam do smyczenia, to nie trzeba. Tylko przy jesiennej pogodzie to fajnie sucho, nie marasi się, idzie wyjechać. To jadę na dół.